Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Co prawda wakacje dobiegają już końca, ale nasz wakacyjny konwój ciągle w drodze. Zabieramy Państwa na fantastyczne imprezy, pokazujemy przepiękne miejsca. Dziś będziemy w Głuszycy i w jej okolicach. Pogramy na gitarach. No i pokażemy Państwu, jak tutaj jest pięknie. Będziemy w podziemnym mieście. No i ja teraz też jestem gotowy na wielką przygodę. Ruszamy. Wszystkich nie złapał. Co to takiego tam słówka? Podziemia z czasów II wojny światowej, budowane od roku 1943 do roku 1945. Jeden z kilku obiektów tutaj w Górach Sowich. Pod względem przestrzeni, pod względem kubatury, jeden z największych właśnie wybudowanych tutaj. Obecnie znanych jest tutaj 1700 metrów podziemnych labiryntów. Po wojnie udało się odnaleźć listy przewozowe i okazało się po zliczeniu tutaj na przykład przywiezionego cementu, że jest to tylko połowa. Gdzie znajduje się druga połowa? Być może pod nami są wielkie podziemne labirynty, ale również mówi się o tym, że w okolicy Osówki może funkcjonować jeszcze jeden wielki taki obiekt, jak ten, który w tej chwili widzimy. Do czego miał służyć? Oficjalnych dokumentów na temat przeznaczenia, wykończenia podziemnych labiryntów do dnia dzisiejszego nie udało się uzyskać, z tym, że są przypuszczenia i mówi się o tym, że w kilku podziemnych labiryntach w Górach Sowich mieli przebywać naukowcy, którzy prowadzić mieli prace dla Hitlera polegające na znalezieniu sposobu na odpalenie bomby atomowej. I to jest taki trop tutaj w tym rejonie, w rejonie podziemnego miasta Osówka. Czy poza tymi korytarzami, poza tym stemplowaniem, poza halami coś jeszcze tutaj pozostało? Coś znajdujecie? Cały czas prowadzone są prace i pod zawałami odnajdywane są różnego typu elementy, na przykład rzeczy, którymi pracowano tutaj pod ziemią. Są wagoniki, są łopaty, są kilofy, są rury napowietrzne. Odnajduje się również tutaj w tym rejonie hełmy niemieckie, broń niemiecką. Tajemnicze to miasto Osówka. Tajemnicze, dlatego że Niemcy być może ukryli tutaj skarby przywiezione z Wrocławia, ale miasto również dlatego, że Albert Speer, minister gospodarki po wojnie, mówił o tym, że gdyby skończono podziemia w Górach Sowich, jednorazowo mogło tutaj przebywać około 20 tysięcy ludzi, dlatego średniej wielkości podziemne miasto, które funkcjonowałoby bardzo dobrze bez ingerencji z zewnątrz. I tu jesteśmy w hali, w oryginalnej hali z roku 1944, chodnik dojściowy łączący sztolnię pierwszą ze sztolnią drugą. Z lewej i z prawej strony mamy taką stałą wystawę uzbrojenia armii na frontach II wojny światowej, ale tutaj chcę Panu pokazać taką dosyć ciekawą sprawę. Doszliśmy do miejsca, gdzie są odbite oryginalne buty więźniów, ale również oficerów niemieckich, którzy po takim niezastygniętym betonie tutaj gdzieś przechodzili i ewakuowali tutaj ten obiekt. Te większe to są pracowników i więźniów, te mniejsze oficerów niemieckich. Zapraszamy teraz. Czas na skarby. A jest ich dzisiaj całkiem sporo. Oczywiście gadżety od Telewizji Wrocław i Urzędu Marszałkowskiego, ale także prezenty od Wratislavy Kantans, od Osówki i gminy Głuszyca. Jeśli Państwo zechcą zwiedzić podziemne miasto, to wśród tych prezentów jest rodzinny, bezpłatny wstęp. Na pewno Państwo tam zgłodnieją, więc też będzie można się posilić na dobrym obiedzie. No ale żeby to wszystko stało się Państwa udziałem, trzeba znaleźć skarb. A oto do niego przepustka. Moneta zwykła, moneta z miasta podziemnego. Tu certyfikat. On jest najważniejszy. Kto pierwszy znajdzie tę monetę, ten najlepszy. Trzeba się z nią zgłosić tu, do tego budynku. No i odebrać premię. A gdzie ją chowamy? Takie betonowe miejsce, proszę dobrze popatrzeć, i ona sobie staje tu. Do zobaczenia i powodzenia. Trzymamy kciuki.